Dzień dobry. Którą godzinę był Pan omówiony? Mhm. Godzina 10, już sprawdzam. Mhm, tak tutaj. Okej. Pan Markowski, tak? Dobrze. A więc proszę Pana. Widzę, że tutaj miał Pan wizytę na 23 października tamtego roku. Dlaczego się Pan nie zjawił? Tak. Tak, to jest wizyta kontrolna, tak. Wizyta kontrolna. Tak, ale proszę Pana, jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna wizyta kontrolna. Pan nie może sobie tak lekceważyć. Proszę Pana, to jest drugi raz, kiedy Pan nie przyszedł na kontrolę. Mam zapisane, że w czerwcu, tak, nie było Pana. I w październiku. Dobrze, ale bardzo dobrze, że Pan się wreszcie zjawił, bo Roman, w dobie koronawirusa wszystko jest możliwe, tak? Tak. Dobrze, proszę Pana, starczy tej księgowości. Zabieramy się więc na badanie. Proszę zdjąć bluzkę. Bardzo dobrze. I coś mi tu się mój stetoskop. Proszę Pana. Bardzo dobrze. I proszę wziąć głęboki wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Wdech. I wydech. Bardzo dobrze. I proszę jeszcze się obrócić. I tu zmierzymy teraz. Bardzo dobrze. I wydech. I jeszcze. Bardzo dobrze. Ok. Panie Gowalski, musimy tutaj sprawdzić jeszcze Pana temperaturę ciała. Tak, ja wiem, to było już sprawdzane podczas testu na koronawirusa, rozumiem. Ale test na koronawirusa ma Pan ważny 48 godzin, więc dzisiaj ta temperatura mogła się już zmienić, także musimy, proszę Pana, sprawdzić, jak ta temperatura się zmieniła. Także proszę otworzyć usta. Musimy poczekać chwileczkę. Ma Pan 37 stopni. Tak, więc jest to stan podgorączkowy. Także już na wstępie przepiszę Panu leki przeciwgorączkowe. Rutinoskorpion oczywiście. Żeby Pan tutaj... jak to w reklamie mówią, nie wyglądał niewyraźnie. Weźmiemy końską dawkę. Bardzo dobrze. I tak, herbatka z miodem i cytryną codziennie. Do tego przepiszę Panu jeszcze czystą witaminę C. Proszę ją brać 2 razy dziennie. Dobrze. Przejdźmy do dalszej części badania. Tak. Proszę usiąść do mnie tyłem. O, tu coś Pana boli, tak? Wyczuła Pan tutaj nerwoból? Tak, pod łopatką. Proszę pana, czy ten nerwoból towarzyszył panu już wcześniej? Mhm. Tak. Także myślę, że na ten nerwoból przepiszemy panu również maść. Maść. To będzie maść, tak. Mhm. Nie, nie, nie. Te leki nie są drogie. Mhm. Dobrze. Mhm. Mhm. Proszę otworzyć usta, bo jednak widzę, że to gardło jest takie zaczerwienione. Mhm. Dołożymy kolejne tabletki. Bo tak nie może być. Wie pan, że teraz to w dobie koronawirusa bardzo, bardzo łatwo jest spaść na dno i bardzo mocno się rozchorować. Także neoangin. Słucham? Chorobowe? Proszę pana, zaraz zobaczymy, spadamy panu jeszcze tu dokładniej. Te tabletki na pewno panu przepiszę. Tutaj akurat mamy próbeczkę tych tabletek, także dostanie je pan. Proszę bardzo. Dobrze. Następną czynnością, którą jeszcze muszę wykonać, to pobranie krwi. Oj, proszę pana, parują mi okulary. Mhm. Woli pan na siedząco, na leżąco? Dobrze, nie ma znaczenia. Dobrze, bardzo dobrze. Więc proszę usiąść, rozluźnić rękę. Mhm. Tak, ja założę panu tutaj pas na rękę. Dobrze. I teraz będę zaczynała pobieranie krwi. Prosiłabym o odwrócenie się w drugą stronę. Dobrze. Plasterek. Proszę sobie przycisnąć. Mhm. Dobrze, proszę pana. I tak, jeżeli chodzi o leki przeciwgorączkowe, to tutaj będę miała jeszcze dla pana też taką próbkę. Nie, nie, na NFZ by pan nie dostawał tych próbek, ale rozumie pan, jako prywatna wizyta, szanujemy naszych klientów i dostają państwo też od nas próbki leków, które oczywiście są do państwa indywidualnie dopasowane. A oczywiście dalsze leki wypisałam panu na recepcie. I tak, myślę, że to będzie wszystko, także tutaj jest cała recepta, także jak mówiłam, leki przeciwgorączkowe, leki tutaj na odporność i na gardło. I to będzie tyle. Czy ma pan jeszcze do mnie jakieś pytania? Mhm. Tak. Mhm. Tak, oczywiście. Mhm. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Niestety, jeżeli chodzi o terminy, jeżeli będzie chciał pan następną wizytę kontrolną sobie ustalić, proszę ustalać jak najwcześniej, gdyż mamy terminy pół roku do przodu już zarezerwowane i niestety nie przyjmujemy pacjentów przez najbliższe pół roku. Także prosiłabym pana o jak najszybsze bądź natychmiastowe zarejestrowanie się w rejestracji na następną wizytę. Mhm. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze, więc tutaj dam panu tą receptę. Proszę bardzo. Ta recepta jest ważna przez 7 dni, także prosiłabym o nieprzekroczenie terminu, gdyż, tak jak powiedziałam, nie przyjmujemy pacjentów. W najbliższym czasie nie będzie miał kto panu tej recepty ponownie wypisać. I to by było Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na kolejnej wizycie. Kochani, ja chyba nie umiem tych lekarskich roleplay. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No ale...